Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Assassin's Creed 2 z tej strony Ostery i możemy powoli zacząć kolejne oto wspomnienie. Od razu chciałem wam przekazać taką istotną rzecz na początek tego odcinka. Jak już pewnie zauważyliście od tytułu tego materiału, to zajmiemy się, ten odcinek właściwie zostanie poświęcony kolejnej tajemnicy, kolejnemu grobowcowi Assassina. Tak więc cóż, póki co to zapraszam do oglądania. Ja nie jestem pewien, czy to jest dokładnie ta tajemnica, ale to chyba będzie tajemnica Santa Maria, coś tam, czy tam Santa Maria po prostu, albo Maria Santa, coś w tym stylu, nie jestem pewien. W każdym choć razie, to tak podejrzewam, tak, jesteśmy wewnątrz pewnej tej bazyliki całej, palazzo, coś tam, jak to się inaczej nazywało, to nie pamiętam. I szczerze wam powiem, że jest to tajemnica nie dosyć przeze mnie naprawdę no, lubiana, po prostu jej nienawidzę. Tajemnica San Marco, aha, ono tak się nazywa, dobra. Rozwiąż zagadki bazyliki San Marco, by znaleźć ukrytą w niej pieczęć asasyna. Aktywuj układankę. To jaką układankę? Będziemy układać klocki Lego, czy co? Dobra, i od razu wam mówię, że jest to takie... Ta tajemnica, jak pierwszy raz grałem na dwójkę, to była moją ostatnią tajemnicą, jak zbierałem jeszcze te wszystkie pieczęcie. Okej, czyli mam się rozumieć, że otworzyły się nam takie cztery kamienne księgi. Znaczy otworzyły, cztery kamienne księgi wyszły z tych... z ziemi. No to zaczynamy. Dobra, idziemy tędy, muszę zapamiętać. Tędy. Tak jak to widziałem u pewnego let's playera. Tędy. Aha, no dobrze. No co jeszcze mnie... Aha, no. Najgorsze jest tylko to w tym wszystkim, że to jest akurat na czas tajemnica, te misje. Wszystkie, tak więc nie wiem jak mi się to uda zrobić. W każdym razie dam z siebie wszystko. Teraz chyba tutaj, tak jak to było. No już słyszycie te takie tykanie, czy co to tam w ogóle jest. Zegar tyka, a kukułeczka kuka. Mam nadzieję, że zdążę. Bo to jest akurat na czas, a ja tego naprawdę nienawidzę. Na czas w ogóle żadnych misji. Chyba już wam o tym mówiłem w którymś z moich poprzednich odcinków. W tej całej serii Let's Play. I nie tylko w tej. No czy ja wiem, aż tak fest trudno nie było. Jak na pierwszy raz. Znaczy, któryś raz tą misję przychodzę, ale jak na pierwszy raz mówiąc, miałem na myśli to, że pierwszy raz przechodzę. O cholera, chyba życie stracę, tak? A nie, jednak nie. No to fajnie. Okej, czyli że tą tajemnicę żeśmy zrobili, tą zagadkę, i moim zdaniem to wyjdzie raczej logo asasynów, a poznałem to zaraz po tym takiej literce A jakby tutaj. Zresztą sami widzicie, ale dobra, miesza o to. Dobra, teraz weźmy na tą małą, dolną raczej, małą, co ja mówię, dolną. Tędy. Cholera, już nie wiem, którym mam iść dokładnie. Ale spokojnie. Nienawidzę tej tajemnicy całej. Wiem, że już to mówiłem, ale po prostu jej nienawidzę. No jasne, no już, nie wiem, gdzie mam iść. A dobra, nic nie mówiłem. Teraz tutaj pewnie, tak, tutaj coś pamiętam, jak kiedyś grałem i robiłem tą tajemnicę. Dobra. Ten,
opóźnia właśnie. To też mnie opóźniło. Teraz gdzie górą? Dobra, teraz tędy. A, no to to już chyba końcówka jest. Teraz po tym trzeba będzie się wspiąć. Okej, jestem jakoś. Łe! No to aż tak tragicznie nie było. Bynajmniej mogę tak wywnioskować. I tragicznie też nie będzie. Bo z kolei to jest już... to będzie już piąta pieczęć asasyna, o którą walczę. Teraz... tędy czy tędy? Teraz wybiorę. A dobra, miesza o to. Teraz trzeba będzie zaraz po tym wejść. Tak. A, to ja chyba wiem tutaj. Dobra. Okej, już chyba wiem. Chociaż pamiętam ten let's player, którego oglądałem na YouTubie. A, to on właśnie wszedł tędy. I to był chyba jedyny sposób, kiedy on robił tą właśnie misję, tą tajemnicę, to Santa Maria, czy co to tam jest innego, to on właśnie wszedł tamtędy. No i to chyba jest jedyna droga, którą można się udać w tej tajemnicy. Ale pewnie nie jestem, na pewno istnieje jeszcze jakaś inna. Dobra. Jesteśmy. Aj. Tylko żebym zdążył. Chyba zdąży. Okej, aż tak festargicznie to chyba nie będzie. Ajajajajaj. Chociaż. Zaraz. Oj, cholera. A, to takie rzeczy. O, cholera. A, jakoś się udało. Dobra, szybko. No dobra. Teraz została kolejna tylko księga do naciśnięcia. Jest to ta oto księga. Dobra, tędy. Tutaj tędy. Muszę zapamiętać. Tędy. Tak? Kukułeczka, kukła? Kurde, patrzcie, już mi się zaplątało. Nie wiem, czekajcie, to tędy było. Jezus Maria, ale to jest trudne. Znaczy aż tak jest trudne, to może nie, ale tam za pierwszym razem, albo jak już się, no i tak czy siak, zrobiło tą tajemnicę. Dobra, wiecie co, ja chyba nacisnę to jeszcze raz, może to coś da. Okej. To coś dało. Dało mi jeszcze więcej czasu, mogłem sobie zrobić. Dobra, na czym to ja skończyłem? Aha. Czyli, że jak to, nawet jak się za pierwszym razem już nie przechodzi tej misji, a i tak czy siak to ona może sprawić parę trudności, nawet jak się już ją przeszło raz, no bo się dawno na przykład nie grało czy coś w tym stylu, tak samo doskonałym wzorem tym ja jestem, no bo akurat dawno nie grałem w Assassina 2 i muszę przyznać, że jak na pierwszy raz teraz, w tym roku właściwie, to mi sprawia to trochę trudności, no ale aż tak źle nie jest, tego co widzę. Na razie mi doskonale idzie, muszę przyznać. Teraz tędy, dobra. Ach, udało się. No i tak jak mówiłem, logo asasynów wyszło. No,
aż tak fest łatwo nie było, muszę przyznać, ale udało mi się. No dobrze. I taka strzałeczka, że w tamtą stronę trzeba bić, ale fajnie. Okej, okay. Ktoś tak po bokach jest? Nie ma. Tylko same ściany i pochodnie. No i oto dotarliśmy w dosyć szybki sposób do kolejnej krypty asasyna. Najpierw skrzynię, tak jak zawsze. Dobra. Dobra. I ostatnia, cholera. I dobra. No wszędzie po 500 florenów. Chyba wszędzie, bo tutaj jak drugą opróżniałem, to nie zwróciłem uwagi, ile było. Okej. No to jest właściwie taki najkrótsza tajemnica, jeżeli chodzi o ogólnie te grobowce asasynów. Ale mniejsza o to, mamy już oto przedostatnią pieczęć asasyna, a dokładnie no 5/6. I nagle się ponowne wejście otworzyło. Okej, okay, czyli mam się rozumieć, że tą całą tajemnicę, to wspomnienie mam już zsynchronizowane. Okej, okay, teraz tylko zobaczymy, gdzie wyjdziemy przez tą tajemnicę. No pewnie kanałem jakimś. No jasne, że kanałem, tak jak myślałem. Ok, czyli mamy już 5 pieczęci asasyna na 6 możliwych. I właśnie, ja nie wiem, czy wam o tym wspominałem, ale zauważcie, kupiłem sobie ostatnio u Kowala, jak jeszcze nie nagrywałem tego odcinka, ten oto taki krótki miecz, który jest koło miecza, długiego, normalnego, czy tam sztylet to jest taki gruby. No i tym samym kupiłem nowe nagolenniki. Nie pamiętam tylko, jak one się nazywają, ale w każdym razie to zaczynają się one na literę H. I ostatnią rzecz to tą oto taką metalową rękawicę, którą mam już gdzieś tak z 4 odcinki, szczerze mówiąc, 4 moje filmy. Tylko po prostu nie wspominałem o niej, czy 3 filmy, no miesza o to zresztą. W każdym razie jest to rękawica metalowa, ona pomaga lepiej się chwytać za krawędzie i tym samym zadaje większe obrażenia w walce. Nazywa się, no to jest metalowa taka rękawica, zaczyna się na literę C, ale nie pamiętam dokładnie jej nazwy. W każdym razie te nagolenniki i ta cała rękawica to mają jakieś dwie dziwne nazwy, takie obce dla mnie dosyć. No dobra, tak więc w dzisiejszym odcinku to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę w tym wspomnieniu, w tej tajemnicy, której bardzo tak nienawidzę. Więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!